Nowe boisko lekkoatletyczne, które powstaje właśnie przy Szkole Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Żarowie, będzie dobrym miejscem do stawiania pierwszych sportowych kroków. Cieszy fakt, że w miejscu, gdzie wcześniej było boisko betonowe i niejednokrotnie uczniowie zdarli sobie kolana i łokcie, powstanie teraz nowoczesny kompleks lekkoatletyczny. Budowa nowego boiska kosztować będzie prawie 800 tysięcy złotych, z czego 300 tysięcy złotych pokryje dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Żarów jako jedna z 16 pierwszych gmin w województwie dolnośląskim i jedyna w powiecie świdnickim zakwalifikowała się do pionierskiego programu budowy obiektów sportowych na Dolnym Śląsku. Dolny Śląsk dla Królowej Sportu. Wszyscy powinni być z tego zadowoleni, uczniowie, ponieważ będą rozwijać swoje zainteresowania, pasje sportowe i umiejętności. Nauczyciele w bardzo dobrych i bezpiecznych warunkach przeprowadzą zajęcia i mieszkańcy Żarowa będą mogli aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Budowa czterotorowej bieżni lekkoatletycznej z nawierzchnią syntetyczną, sześciotorowej bieżni do sprintu, skoczni w dal z 40-metrowym rozbiegiem, stanowiska do pchnięcia kulą oraz boiska wewnątrz bieżni ma zakończyć się do 20 października.